Patrzcie, kto się pojawił. Nasz wielki łowca przygód. To ty nas tutaj zaciągnąłeś. I ty teraz nas wyciągniesz. Przecież kładka jest gotowa. W każdej chwili możemy się wydostać. Nikt po niej nie przejdzie. Dopóki ty nie sprawdzisz, czy jest bezpiecznie. Nie będziemy więcej nadstawiać karku, byś ty mógł sobie biegać po swoich ruinach. Czy kładka wytrzyma? Wykorzystaliśmy całe drewno, które pozostało. Musi wytrzymać. W razie, gdyby jednak nie wytrzymała, to wolę zostać tutaj, niż lecieć tam. Odsuńcie się, pokażę wam, jak to się robi. Nie tak prędko. Nie wyjdziemy stąd bez obiecanych skarbów. Bierz te skrzynie. Jeśli przejdziesz przez cały most z załadowaną skrzynią, to i reszta z nas może bezpiecznie go przekroczyć z drobnymi upominkami. Widzicie? Jestem po drugiej stronie, cały i zdrowy. Wasza kładka jest bardziej stabilna, niż sami przypuszczaliście. Zbierzcie wszystko, co cenne i wynośmy się stąd. Hej! Musimy jak najszybciej wyruszyć do klasztoru i przekazać przeorowi rozjemcę. Co z Keselem? Zostawisz go tak tutaj? Wysłałem do niego magicznego ognika, którego znaleźliśmy. Oświetli i wskaże mu drogę. Od niego zależy, czy w ogóle podejmie próbę. Musisz coś zrozumieć, Marvin. Nie zawsze możemy kogoś uratować. Choćbyś nie wiem, jak się starał, czasami po prostu nie masz na to wpływu. Raz decyzja należy wyłącznie do osoby, którą chcesz uratować. Innym razem o jej losie zadecyduje ktoś całkowicie inny. Czasami taka jest po prostu wola Adanosa. Naszym zadaniem jest starać się ją usłyszeć wewnątrz nas samych i wykonywać najlepiej, jak tylko potrafimy. Ruszajmy! Trzymaj. Chyba poszło mi lepiej, niż się spodziewałem. Jest wygodniejszy, niż myślałem. Wielkie dzięki, Stone. Z takim pancerzem nawet cały oddział sługusów lichwiarza nie będzie miał najmniejszych szans. Jasne. Dla ciebie wszystko, kolego. Następnym razem, kiedy ktoś poprosi mnie o wzmocnienie antycznego pancerza, to nie będę się wahał, tylko od razu odpowiem jasne i wezmę się do pracy. Księga opisuje wszystkie sekrety walki wilczych synów z Vardal.
Musimy sprawdzić, czy na placu nie pojawili się kolejni ożywieńcy. Wilczy synowie? Co oni tutaj robią? Ponownie się spotykamy, Marwinie. Muszę przyznać, że narobiliście niezłego zamieszania tą swoją wyprawą. Wy się znacie? O co tutaj chodzi? Dlaczego przyprowadziłeś ze sobą całą armię? Poczciwi magowie wody. Spokojnie, ja również jestem wyznawcą Adanosa. Nie stanie wam się krzywda. Niestety nie mogę jednak pozwolić, byście przeszkodzili mi w moich planach. Marwinie, przypuszczam, że masz coś, co należy do mnie. Czas byś mi to oddał. Proszę, Rozjęca od wieków należał do twojego rodu. Czas, by do was powrócił. Marwin, nie rób tego! Rozjemca musi trafić do klasztoru. To jedyny sposób, by w końcu zmusić magów do powstrzymania szaleństwa lichwiarza. Uspokój się, magu. Volker to jedynie pionek na wielkiej politycznej szachownicy. Na Archolos nie ma miejsca dla jego nieprzemyślanych i agresywnych działań. Marwinie, podjąłeś właściwą decyzję. Wspaniałe ostrze. Godne władcy wyspy. Miałeś rację. Miecz rzeczywiście jest ci przeznaczony. Gdy Kessel próbował go dobyć, został zmrożony do samych kości. Nie porównuj mnie do byle parobka. Jestem dziedzicem Wolfzaka, przywódcą Wilczych Synów i jedynym prawowitym protektorem tej wyspy. Mój naród był od wieków wierny Adanosowi. Rozjemca to moje przeznaczenie. Okazałeś się bardziej przydatny niż myślałem. Niestety, tutaj kończy się twoja przygoda. Doceniam twoją współpracę, ale nie mogę ryzykować, że ty lub twoi towarzysze zakłócicie w jakiś sposób moje plany. Traficie do lochów w Wilczym Leżu. Będziecie mieć pod dostatkiem jedzenia i picia, a kto wie, jeśli wszystko pójdzie po mojej myśli i będziecie się dobrze sprawować, to w najbliższej przyszłości ponownie ujrzycie światło dzienne. Przygotować się do wymarszu. Wy wyciągnijcie z ruin wszystkich pozostałych. Wy zaprowadźcie później ich wszystkich do lochów w Leżu. Gdyby próbowali uciekać, zabić. Czy to nie ty zszedłeś do kopalni po Jona? Tak, co z tego? To przez ciebie Jon nie żyje. Zamordowałeś go tam z zimną krwią. Co prawda Ulryk mówił, że macie trafić do lochów. Ale niestety byliście na tyle nierozsądni, że zaczęliście uciekać. Przekaż wiadomość magom. Muszą się o tym dowiedzieć. Jak ty się tutaj... Riordan? Gdzie jest Riordan? Jak to gdzie? Wyruszył z tobą na tę szaleńczą wyprawę. Co się tam stało? Dlaczego nagle się tutaj pojawiłeś? Korytarze Vardal okazały się pełne ożywieńców i pułapek. Tylko garstka z nas uszła z życiem. A czego wy się spodziewaliście, wyruszając do opuszczonej od dziesiątek lat przeklętej twierdzy? Takie miejsca to skupiska sił Beliara. Co z Kesselem i Riordanem? Czy oni też polegli? Obaj żyją, a przynajmniej żyli, gdy ostatni raz ich widziałem. Udało nam się odnaleźć kaplicę ze skarbcem w ruinach. To tam wśród stosów złota i innych antyków, na zdobionej wadze, złożony był Rozjemca, miecz z legend, po którego wyruszyliśmy. Znaleźliście Rozjemcę? To przecież niemożliwe. Wszyscy myśleliśmy, że to tylko legendy. Pokaż mi go. Z tym może być problem. Gdy opuszczaliśmy ruiny, czekał już na nas Ulryk ze swoją armią. Zażądał miecza pod groźbą wymordowania wszystkich z nas. Nie mieliśmy zbytniego pola do negocjacji, mając wycelowanych w siebie kilkadziesiąt kurz. Adanosie! Ulryk? Można się było tego domyślić. Vardal
To ruiny twierdzy Wilczych Synów. Z pewnością nie chciał, żeby obcy naruszali miejsce spoczynku jego przodków. A jakby nie patrzeć, rozjemca należy do niego zgodnie z prawem dziedziczenia. Ale ta armia i groźby? To do niego niepodobne. Zawsze miałem go za człowieka spokojnego i opanowanego. To wszystko dalej nie wyjaśnia, jak się nagle znalazłeś w środku naszej kaplicy. Co tam się jeszcze wydarzyło? Kessel po odnalezieniu rozjemcy próbował go odobyć. Nie skończyło się to najlepiej. Gdy tylko uniósł miecz, wydobyła się z niego lodowa fala, mocno go raniąc. Bardziej niż ciało, złamany został jednak jego duch. Co masz przez to na myśli? Kessel całkowicie się załamał. Wierzył, że to jemu będzie dane dzierżyć rozjemcę. Chciał dzięki temu dokonać zemsty i zaprowadzić na wyspie pokój. Gdy zdał sobie sprawę, że to nie jemu przeznaczony jest ten miecz, dostrzegłem w jego oczach pustkę. Arogancki Kessel! Jak on śmiał w ogóle liczyć na to, że zwykły śmiertelnik będzie w stanie dzierżyć artefakt Adanosa? Zamiast być pokornym narzędziem w rękach swojego boga, poprzez swoją pychę, doprowadził się do takiego samego końca, jaki spotyka wszystkich fanatyków Inosa i Beliara. Thor Jordian mnie uratował. Ulryk zostawił kilku ze swoich ludzi, by odprowadzili nas do lochów. Ci jednak mieli zupełnie inny pomysł. Wyciągnęli bronię i chcieli się na nas rzucić, ale Riordian w ostatnim momencie użył jakiegoś zaklęcia i znalazłem się tutaj. Dopiero co został magiem, a udało mu się dokonać teleportacji innej osoby? Adanos rzeczywiście musiał obdarzyć go sporą łaską. Miejmy nadzieję, że i w tej sytuacji mu dopomógł. I Riordian również jest w jakimś bezpiecznym miejscu. Gdzie jest Przeor? Musi dowiedzieć się o odnalezieniu miecza. Chciał swojego cudu, to go ma. Ilu dobrych ludzi ma jeszcze zginąć, byście w końcu interweniowali? Lichwiarz musi w końcu zostać ukarany za swoje zbrodnie. Przeor niestety nie może cię w tym momencie przyjąć. Wczorajszej nocy stan jego zdrowia znacznie się pogorszył. Nie jest w stanie się poruszać ani mówić. Czemu nie podacie mu po prostu mikstury, którą zarekwirował mi i Riordianowi? Niestety, młodzieńcze, obawiam się, że to choroba, na którą nie pomaga żadne lekarstwo. Nasz miłościwy Przeor jest już bardzo sędziwy. Adanos i tak był już dla niego bardzo łaskawy, jeśli chodzi o długość życia i zdrowie. Przeor musi teraz przede wszystkim odpocząć, a nam pozostaje modlić się o wstawiennictwo naszego Pana. Pozwolisz, że dopytam cię jeszcze o jedną rzecz? Gdy opowiadałeś o rozjemcy, wspomniałeś coś o jakiejś wadze, na której był złożony. Masz ją może przy sobie? Jakie to ma teraz znaczenie? Gdy byłem młodszy, niezwykle intrygowały mnie wszelkie historie o zapomnianych przedmiotach i zaginionych miejscach. Nie sądzę, żeby na kluczowym miejscu w najgłębszej komnacie prastarej twierdzy była złożona zwykła waga. Jeśli moje przypuszczenia się potwierdzą, być może dzierżysz w rękach niezwykle stary i cenny przedmiot o potężnych właściwościach. Waga? A jakie właściwości może mieć waga? Jak dla mnie to po prostu wykorzystywano ją jako podporę dla miecza. Tak długo, jak jej nie zobaczę, nie będę mógł tego stwierdzić. Miłościwy Adanosie, ten przedmiot jest zdecydowanie starszy niż całe ruiny Wolfzaka. Muszę coś sprawdzić. Marwinie, chodź za mną. Ingolfie, wytłumaczysz nam wreszcie, o co tutaj chodzi? Dokończ modlitwę, bracie, i przyjdź do mojej izby. Wygląda na to, że stoimy właśnie przed przełomowym odkryciem.
myśl, że nie wiem o twojej małej wizycie w podziemiach. Masz szczęście, że nie zniknęło stamtąd nic cennego, bo sam Notger dobrałby ci się do skóry. Nie pilnujesz wejścia do podziemi? W tym momencie drzwi pilnuje inny mag. To chyba oczywiste, że musimy się co jakiś czas zmieniać. Stanie w tych podziemiach może jest wspaniałym sposobem na medytację, ale każdy potrzebuje od czasu do czasu zażyć świeżego powietrza. Mógłbym od ciebie dostać jakieś mikstury lecznicze? Nie wyglądasz mi na chorego, ale niech ci będzie. Weź ten eliksir. Za następne będziesz musiał jednak zapłacić. Nasz klasztor potrzebuje środków, by móc pomagać tym bez grosza przy duszy. Pohandlujmy. Thorsten? Co ty tu robisz? Marvin? Mógłbym zapytać o to samo. Tak się składa, że przybyłem do klasztoru razem z Lokfarem, naszym magiem z wioski. Ktoś musiał pomóc temu staruszkowi przemierzyć półwyspy, żeby mógł spotkać się ze swoimi braćmi. Zazwyczaj prosił o to Markusa albo Stone'a, ale gdzieś ich wywiało. Stwierdziłem, że nie zaszkodzi mi rozprostować kości, a przy okazji mogłem sprzedać trochę mojego sprzętu na winnicy i w kopalni soli. A może ty czegoś potrzebujesz? Pokaż mi, co masz na stanie. Czas na mnie. Tak. Gdzieś wśród moich ksiąg powinno być dzieło o tytule Potęga Równowagi. Od wielu lat jej nie czytałem i nie wiem, gdzie mogłem ją położyć, ale z pewnością znajdziemy w niej coś przydatnego. Ja jeszcze raz przyjrzę się lekturze opowiadającej o historii wyspy. Gdy dowiedziałem się o waszej wyprawie, z ciekawości zacząłem wertować te stare kroniki. Sugerują, że prawda o rozjemcy może być zupełnie inna, niż wszyscy przypuszczali. Mam twoją księgę. Wspaniale, pokaż mi ją. Niesamowite, przez tyle lat nikt na to nie wpadł. Jak mogliśmy być tak ślepi? To jak? Oświecisz mnie w końcu? Wygląda na to, że rozjemca wcale nie jest mieczem. Jeden z tłumaczy pierwszej spisanej historii wyspy Archolos popełnił błąd. Oryginał tekstu mówi o tym, że władcy dawnego Archolos utrzymywali pokój poprzez rodowe ostrze i rozjemce, które dawały moc, by zgasić ducha walki w sercach najbardziej zagorzałych przeciwników oraz wprowadzać pomiędzy ludźmi prawdziwą sprawiedliwość i równowagę. Podczas któregoś przekładów zniknęło słowo i, a kolejne opracowania i powstające legendy tylko ugruntowały ten pogląd. W ten sposób rodowe ostrze i rozjemca dla przyszłych pokoleń stały się jednym i tym samym przedmiotem. Sam pomyśl, o ile lepiej brzmi historia, w której to miecz jest rozjemcą. Przynajmniej taka jest moja teoria. Zgadzałoby się to z historią, którą nam opowiedziałeś. Nic dziwnego, że miecz i waga były zaraz obok siebie. Dla władców twierdzy to były dwa równie ważne artefakty. Zgasić ducha walki może odnosić się do lodu wydobywającego się z ostrza,
Dokładnie o tym samym pomyślałem. W jaki sposób waga miałaby wprowadzać sprawiedliwość? Ta waga nie jest zwykłym urządzeniem. Na podstawie informacji z księgi, których dla mnie szukałeś, wnioskuję, że wbrew pozorom waga ta nie służy do sprawdzania, jak ciężkie są przedmioty. Magia, która w niej tkwi, pozwala ocenić i porównać prawdziwą wartość rzeczy. Z takim narzędziem każda transakcja może być w pełni sprawiedliwa. Pomyśl, ilu konfliktów można by w ten sposób uniknąć. Autor księgi nie podaje informacji o tym, jak stara jest waga, ale jego zdaniem artefakt ten pochodzi jeszcze z zamierzchłych czasów, gdy cały nasz świat zamieszkiwały zupełnie inne kultury. Wtrąca jeszcze coś o tym, że już wtedy wierzono w Adanosa. By ukarać nieposłuszeństwo swych wyznawców, zesłał wielką powódź, która sprawiła, że do dzisiaj zachowały się jedynie pojedyncze relikty ich dawnej świetności. Ta część brzmi już jednak jak fantazja. Nie zmienia to jednak faktu, iż w przedmiocie czuć aurę równowagi Adanosa. Jesteś tego pewny, Ingolfie? Tak jak już mówiłem, to jedynie moje teorie. Jednak wszystko wskazuje na to, że chociaż część z nich jest prawdziwa. Ta niezwykła waga wymaga jednak dziesiątek lat skrupulatnych badań, żeby być w stanie powiedzieć o niej cokolwiek więcej, a co dopiero poznać tajniki jej działania. Jedno jest jednak pewne, pod żadnym pozorem nie możemy pozwolić, by wpadła w niepowołane ręce lub, co gorsza, znowu niszczała przysypana gruzami. Marwinie, wiem, że dopiero co został ci odebrany rozjemca, ale muszę prosić cię, byś zostawił tę wagę z nami. Nie mam żadnej materialnej nagrody, która mogłaby ci zrekompensować jej wartość, lecz jestem pewny, że sam Adanos podziękuje ci za ten gest podczas następnej modlitwy. Arcymistrzu, wybacz, że przeszkadzam, ale mam bardzo pilną wiadomość. Wieża sygnałowa płonie. Co? Jak to? Macie jakąś informację, co się mogło wydarzyć? Nie, arcymistrzu. Gdy tylko dostrzegliśmy światło i dym, natychmiast przybiegłem przekazać informację. Musimy to sprawdzić. Ależ Notgerze, Przeor wyraźnie nakazał... Wiem, co nakazał! Nie zapominaj, że aktualnie to ja jestem zwierzchnikiem klasztoru. Przeor nakazał nam czekać na znak. Myślę, że dzisiaj dość ich już mieliśmy. Najpierw jego niedyspozycja, później odkrycie prawdy o rozjemcy, a teraz jeszcze sygnał z wieży. Kto wie, czy to nie sami orkowie spróbowali zbliżyć się do Silbach. Marwinie, ostatnio miałeś okazję wiele podróżować po wyspie. A ja nie opuszczałem murów zakonu od dobrych kilku lat. Udasz się tam ze mną? Czyżbyście w końcu zamierzali interweniować w świat zewnętrzny? Przyznaję to z pokorą. Ty i wielu młodych magów miał rację. Zbyt długo siedzieliśmy zamknięci w naszym bezpiecznym klasztorze. Pozwoliliśmy, by na wyspie szerzyła się nieprawość. Teraz jestem już pewny, że Adanos chce... byśmy na nowo przywrócili tutaj ład i porządek. Czy to oznacza, że upewnicie się, że lichwiarza dosięgnie sprawiedliwość? Masz moje słowo. Jeśli ten człowiek jest winny wszystkich przewinień, o które go oskarżacie, to zasłużona kara go nie ominie. Notgerze, widzę, że nie odwiodę cię od tego pomysłu, lecz ufam, że czynisz to zgodnie z wolą samego Adanosa. Teraz to ty jesteś najwyższym wśród nas, i nie śmiem wydawać ci poleceń, lecz proszę, pozwólbym to ja udał się z Marwinem na wieżę sygnałową. To na tobie spoczywa odpowiedzialność za klasztor i przygotowanie magów w razie najgorszego. Nie możemy ryzykować, że coś ci się stanie. Mam nadzieję, że nie będziesz ich musiał użyć, ale przyjmij te eliksiry lecznicze.
Jeśli potrzebujesz jeszcze przygotować swoje wyposażenie przed drogą, to na placu klasztoru znajdziesz potrzebne przyrządy, a nawet kilku gości, którzy pewnie chętnie z tobą pohandlują. Będę tu na ciebie czekał. Śpiesz się, nie mamy czasu do stracenia. Tak dalej być nie może. Są na to duże szanse. Trzeba było mnie spytać wcześniej. W takim razie ruszajmy. Teraz ostrożnie. Nie wiemy, co tam może na nas czekać. Chodź za mną i nigdzie się nie oddalaj. Teraz cię załatwię. Teraz cię załatwię. Doigrałeś się! Ludzie Ulryka nigdy by sobie nie pozwolili na taką samowolkę. Po co mieliby atakować wieżę sygnałową? Chyba że... Szybko! Musimy coś sprawdzić. Silbach wygląda na nietknięte. Nie mogę dostrzec miasta z tego miejsca. Musimy wejść wyżej. Nie, to przecież niemożliwe. Ulryk jest człowiekiem honoru. Nie odważyłby się na taki krok. Jaki krok? Widoczność nie jest najlepsza, ale jeśli mnie oczy nie mylą, to nad miastem rozciąga się łuna światła. Dostrzec można nawet kłęby dymu. Normalnie uznałbym, że to po prostu pożar, ale ci wilczy synowie na wieży sygnałowej, to nie może być przypadek. Ulryk zaatakował miasto? To była dla niego doskonała okazja. Po odpłynięciu wysłannika królewskiego, miasto musiało być zdezorganizowane. Jest tylko jeden sposób, by to sprawdzić. Wrócę do klasztoru po resztę magów wody. Nawet jeżeli to wyłącznie pożar miasta, to i tak przyda im się nasza pomoc. Dlaczego Ulryk miałby dopuścić się zdrady? Sam mówiłeś, że to człowiek honoru. Bo jego zdaniem to nie jest zdrada. Dalej uważa, że cała wyspa powinna należeć do jego rodu. Już w młodości miał ogromne zapędy, by wyzwolić się spod jarzma Myrtańczyków. Myśleliśmy, że z wiekiem nabrał rozumu i pokory, ale wygląda na to, że jedynie czekał na dogodny moment, by uderzyć. Gdy byliśmy w Vardal, wyruszył gdzieś z większością swojego oddziału. Wtedy byłem zbyt zaaferowany kilkunastoma bełtami wymierzonymi w moje ciało. Ale teraz zdaje się to wszystko układać w większą całość. Wyruszam do miasta. To może być idealny moment, by wymierzyć lichwiarzowi sprawiedliwość. Podczas gdy tyle ludzkich istnień jest zagrożonych, ty egoistycznie myślisz jedynie o zemście? Niechże i tak będzie. Przez wzgląd na twoją dotychczasową pomoc nie będę próbował cię powstrzymać. Jeśli wolą Adanosa jest, by ten człowiek zaznał sprawiedliwości z twoich rąk, niech tak się stanie. Teraz bez Gwardii Królewskiej i w chaosie bitwy będzie bezbronny jak mój brat w dniu, gdy został porwany. Dam mu zakosztować strachu i bólu, którym mnie uraczył.
lepiej było tu nie przychodzić. I co? Królowa jednak może zbić gońca. Co ty zrobiłeś? To, co należało zrobić już wcześniej. Ten gnojek dostał za swoje. Jakieś ostatnie słowa, Kuno? Co? Nie mam z tobą żadnej zwady. Proszę, pozwól mi odejść. Teraz cię załatwię! Lepiej. Pomoc! Niech mi ktoś pomoże! Dziękuję. Pięknie dziękuję. Już po tobie, śmiecie! Już po tobie, śmiecie! Patrzcie, kto się pojawił! Postanowiłeś jednak pomóc starym towarzyszom?
Ludzie lichwiarza współpracują z wilczymi synami? Na to wygląda, chłopcze. Nie mam pojęcia, jak w ogóle udało im się dostać do miasta. Strażnicy przy bramie na sam widok obcych powinni zamknąć wszystkie przejścia. Nawet ludzie Ulryka nie sforsowaliby żelaznej bramy w kilka minut. Wiesz może, jak wygląda sytuacja w pozostałych częściach miasta? Nie mam pojęcia. Ledwo usłyszeliśmy pierwsze odgłosy walki od strony bramy, a już wokół nas byli ludzie lichwiarza. Do siedziby też nie dotarł jeszcze żaden z końców, a to nie może znaczyć nic dobrego. Czy ze swoimi ludźmi był lichwiarz? Nie, nie widziałem nigdzie tego drania. Ludźmi dowodził chyba ten jego cieć, Bradlock, ale gdzieś straciłem go z oczu podczas walki. Cholera! Lorenzo! Szybko! Chodź za mną! Proszę, proszę. Kogo my tu mamy? Kto by się spodziewał, że będzie z tobą tyle kłopotów? Pan Volker wyznaczył jako moje osobiste zadanie dostarczyć mu twój parszywy łeb. Ułatwiasz mi robotę, chłopcze. Dlaczego zabiłeś Lorenzo? Lorenzo sam wystawił na siebie wyrok śmierci. Dostał propozycję, której nie powinien był odrzucać. Volker proponował mu spokojną emeryturę w dobrobycie i przejęcie jego stanowiska. No cóż, ten drań był niezbyt skłonny do pójścia na ugodę. Dlaczego nie pomagacie bronić miasta przed wilczymi synami? Dalej tego nie pojąłeś? Ulryk i Volker zawarli umowę. Wspólnie zamierzają oczyścić to miasto z Myrtańczyków i wszystkich ich sługusów. Tylko czekali na odpowiedni moment, by uderzyć. Gadaj, gdzie jest lichwiarz. A czy to ważne? I tak nie wyjdziesz stąd żywy. Osobiście dorwę go jeszcze dziś i wypruję mu flaki. Powinieneś się w końcu nauczyć, gdzie twoje miejsce. Chyba będę musiał ci to przypomnieć. Cholera. Pieprzony Bradlock. Nie powinienem był go spuszczać z oczu choćby na moment. Jak ostatni tchórz zakradł się i zamordował bezbronnego człowieka. Nie czas teraz na żałobę. Miasto płonie. Masz rację. Muszę zebrać wszystkich ludzi. Może ktoś jeszcze potrzebuje pomocy. Nie wszystko jeszcze stracone. Gildia kupiecka musi przetrwać.
Stój! Kim jesteś i czego tu szukasz? Nie widzisz, że miasto jest w trakcie oblężenia? Jeśli jesteś jednym z ludzi Ulryka, to skończysz jak ci tutaj! Spokojnie, jestem po waszej stronie. Muszę dostać się do lichwiarza. Jeśli liczyłeś na bramę w koszarach, to możesz o tym zapomnieć. Roderich wysłał nas pod dowództwem Oktawa, byśmy przedarli się do Magów Ognia i sprowadzili ich do Starego Miasta. Zaraz po naszym wymarszu zamknął bramę, by ludzie Volkera nie przedarli się do koszar. I sam udał się na odsiecz gubernatorowi. Co się stało z Oktawem i resztą? Te dranie zaatakowały nas, gdy tylko wyszliśmy z koszar. Oktaw oberwał kilkoma bełtami i padł. Oczywiście to ja jestem najwyższy rangą zaraz po nim, więc to ja będę musiał zaprowadzić tych chłopaków na pewną śmierć. Nie na to się pisałem, zostając strażnikiem. Pomogę wam dotrzeć do Magów Ognia. Razem mamy większe szanse przedostać się przez miasto. Skoro dotarłeś aż tutaj, to może z twoją pomocą przedostaniemy się aż do magów. Ruszajmy! Tędy chyba też nie przejdziemy. Będziemy musieli spróbować wrócić portem. Póki co, odnajdźmy magów. Szybko! Musimy sprawdzić, czy któryś z magów przeżył. Jak ci bezbożnicy śmieli podnieść rękę na sługi samego Inosa? Moi bracia, moi kochani bracia, wymordowani w tak straszliwy sposób. Czy ktokolwiek przeżył na dolnym piętrze? Przykro mi ten Graal. Inosie, zlituj się nad nami. Zaprawdę nadeszła czarna godzina. Co się tutaj stało? Jakim cudem ci najemnicy zdołali pokonać potężnych magów ognia? Te tchórzliwe świnie musiały zakraść się do naszych kwater w nocy. Obudził mnie krótki krzyk jednego z moich braci. Gdy tylko otworzyłem oczy, dostrzegłem ostrze zbliżające się do mojego gardła. Na szczęście, w ostatniej chwili spopieliłem niedoszłego zabójcę. Niestety, pozostali magowie nie mieli tyle szczęścia. Sprawię, by ten, kto za to odpowiada, jeszcze dzisiaj umierał w ognistych męczarniach. To Ulryk razem z lichwiarzem zaatakowali miasto. Wygląda na to, że częścią ich planu była neutralizacja magów ognia jeszcze przed bitwą. Przeklęty Volker dusi grosz z ambicjami króla. Mogłem się domyślić, że ten wąż knuje coś strasznego, ale Ulryk? Wszyscy mieli go za rozsądnego. Sami magowie wody zapewniali, że możemy być o niego spokojni. Ich także zdołał oszukać. Na szczęście magowie z klasztoru przejrzeli na oczy. Wiedzą o sytuacji w mieście i już tutaj zmierzają.
Niech więc Adanos zmiłuje się nad nimi bardziej niż Inos nad nami. Może nie wszystko jest jeszcze stracone. Musimy jak najszybciej ruszyć na pomoc Roderichowi. Razem z resztą straży walczą przeciwko Ulrykowi w Starym Mieście. W takim razie ruszajmy. Nie ma czasu do stracenia. Musimy jeszcze sprawdzić kościół. Z pewnością któryś z wiernych szukał tam schronienia. Miejmy nadzieję, że nie dotarli tam ani ludzie lichwiarza, ani Ulryka. Niech tylko któryś z nich spróbuje postawić stopę w naszej świątyni. Weź ten klucz i spróbuj wejść od strony cmentarza. Ja rozejrzę się na placu i wokół kościoła. Podejdź no bliżej, chłopcze. Ty również możesz doznać oczyszczenia. O czym ty mówisz? I tak tego nie zrozumiesz. Podejdź i nie przeszkadzaj w świętym rytuale. Nie wolno ci przebywać w świątyni Inosa. Możesz się uspokoić? Trzeba natychmiast odprowadzić tych ludzi w bezpieczne miejsce. Już rozumiem. Jesteś sługusem Beliara. Nie pozwolę ci sprofanować tego świętego miejsca. Nadszedł czas rozwiązania. Jak znalazłeś kogoś w kościele? Trimegisto spalił zarówno siebie, jak i wiernych. Co? Cóż ten stary szaleniec uczynił? Mówił coś o jakimś ogniu i oczyszczeniu. Zanim zdążyłem cokolwiek zrobić, wszyscy byli już martwi. Biedny stary Trimegisto. Od tylu lat borykał się z wieloma problemami. To, co dzisiaj zobaczył, musiało całkowicie namieszać mu w głowie. Jego śmierć jest tym bardziej bolesna, że jego szaleństwo doprowadziło do śmierci niewinnych. Nie mamy jednak czasu, by grzebać i opłakiwać martwych. Ruszajmy do Starego Miasta.
Już wcześniej natrafiliśmy na to miejsce. Możemy mieć trudność z przejściem. Koszarami też nie przejdziemy, bo brama jest zamknięta od wewnątrz. Widzisz te zniszczone deski w magazynie? Gdyby udało ci się w nie trafić, może mógłbyś się wspiąć do środka. Spróbuj przedostać się do koszar i otworzyć bramę od środka. My zaczekamy w jej pobliżu. Ani kroku dalej, bo skończysz jak tamci! Spokojnie, nie jestem jednym z nich. Cholera, rzeczywiście nie wyglądasz na jednego z nich. Dlaczego zamknęliście bramę? To nie my ją zamknęliśmy, tylko te psy Volkera. Spokojnie szedłem sobie w stronę koszar, gdy nagle zauważyłem jakieś zamieszanie przy bramie. Zdążyłem tylko przeskoczyć pod opuszczającą się kratą i zauważyć, że wartownicy leżą w kałuży krwi, a ludzie Volkera zamykają przejście. Wyciągnąłem kuszę i zastrzeliłem bydlaków, ale mocno mnie ranili. Chwilę później usłyszałem odgłosy walki od strony koszar. Ale w moim stanie nie dałem rady tam wyruszyć. Jak twoja rana? Postrzelili mnie z kuszy. Całe szczęście, że Volker bierze na swoich ludzi jakichś wieśniaków, co nawet trafić z metra nie potrafią. Muszę tylko o chwilę odpocząć i będzie w porządku. Jak się trzyma reszta? Ludwiga spotkałem po drodze. Jemu też udało się w ostatniej chwili dostać do środka. Miał więcej szczęścia niż ja, bo przynajmniej go nie trafili. Ruud akurat był przy bramie podczas całego zajścia. Gdyby nie odwrócił na moment uwagi ludzi Volkera, pewnie trafiliby mi prosto w głowę. No a o strażnikach już ci mówiłem. Widziałaś może resztę miasta? Też jest tam tak źle? Wygląda, jakby połowa miasta płonęła.
nie jest najlepiej. Ludzie Lichwiarza i Ulryka panoszą się i mordują obywateli w całym mieście. Ulryk? Co tu robi ten dzikus? Inosie, miej nas w swojej opiece. Zarówno strażnicy, magowie ognia, jak i gildia kupiecka bronią się na każdej ulicy miasta. Uda nam się odeprzeć ten atak. Obyś miał rację. Ludzie Lichwiarza zaatakowali koszary? Tak mi się wydaje, z tego co słyszałem. Odgłos był, jakby wybijali małą bramę jakimś taranem. Ale wolałem się nie wychylać, żeby mnie nie wykończyli. Jeśli będziesz szedł w stronę koszar, to zdaję Roderickowi raport w moim imieniu. Mam nadzieję, że jakoś sobie tam radzą. Ja trochę tutaj jeszcze odpocznę. I także się tam udam. Marvin, prawda? Chyba już mieliśmy okazję się poznać. Mogę cię prosić na chwilę? O co chodzi? Naprawdę, wolałbym porozmawiać o tym kilka kroków dalej. Chodźmy! Nie jestem cyrulikiem ani alchemikiem, ale za młodu miałem okazję pomagać jednemu magowi w leczeniu rannych. Po tym, co widzę, nie sądzę, żeby ten strażnik wytrzymał zbyt długo. Bełt utknął w biodrze. Nie możemy go wyciągnąć ani zatamować krwawienia. Wiem, że całe miasto płonie i ludzie umierają, ale jeśli zależy ci na jego życiu, musisz zdobyć dla mnie kilka rzeczy. Nie mogę pozwolić mu umrzeć. Czego potrzebujesz? Muszę zasklepić ranę. Najlepiej będzie czymś bardzo gorącym. Może rozgrzany do czerwoności pręt. Ból może być jednak nie do zniesienia. Będę potrzebował dla niego jeszcze mikstury, siły i zestawu opatrunków. A gdzie ja mam to znaleźć? Pręty pewnie będą gdzieś u kowala. Reszty możesz poszukać w sklepie u tych sióstr za rogiem. Sam chciałem po nie pójść, ale usłyszałem bardzo niepokojące odgłosy. No i sam rozumiesz. Wrócę niebawem. Oby Adanos ci to wynagrodził. Nie pozwolimy ci ograbić naszego domu! Zostaw nas w spokoju! Spokojnie. Przyniosłem wszystko, o co prosiłeś. Cieszę się, że wróciłeś cały i zdrowy. Z tym wszystkim może uda mi się jakoś mu pomóc. Niech Adanos ci wynagrodzi twoją pomoc. Thank you.
Bałem, że nie uda ci się tutaj dotrzeć. Ludzie Ulryka opanowali koszary? Tylko tymczasowo. Udało mi się oczyścić plac. Nie ma tu zbyt wielu ciał. Wygląda na to, że główna walka musi toczyć się w innym miejscu. Są jacyś ocalali? Przeszukałeś już koszary? Jeszcze nie. Rozdzielmy się. Może komuś udało się przeżyć i leży ranny. Jeszcze krok, a poczujesz moje ostrze. Spokojnie, przyszedłem wam pomóc. Przebiłeś się przez plac? Ludzie Ulryka musieli wyruszyć dalej. Na placu była ich zaledwie garstka. Jak wygląda sytuacja? Gdzie jest Roderich? Roderich zebrał większość naszych i udał się w stronę Starego Miasta. Podobno to właśnie tam odbyło się główne natarcie przeciwników. Chwilę po jego wyruszeniu do koszar wdarli się przez boczną bramę ludzie Ulryka. Było nas zbyt mało, by utrzymać plac. Musieliśmy się wycofać tutaj i zająć się rannymi. Myśleliśmy, że to tylko kwestia minut, gdy spróbują wedrzeć się także tutaj, ale wygląda na to, że musieli dołączyć do głównej bitwy. Wiesz cokolwiek o tym, od czego to się zaczęło? Cały dzień spędzam w magazynie. Usłyszałem tylko krzyki i odgłosy walki dobiegające od strony murów miejskich. Chwilę później do tego zamieszania dołączyły płomienie i dym, a krzyków słychać było coraz więcej. Do teraz dzwoni mi w uszach na myśl o tych wszystkich przerażonych głosach. Gdy wybiegłem na plac, akurat dotarł tam jeden strażnik z placu targowego. Był cały we krwi. Zdążył tylko powiedzieć, że Ulryk zaatakował, po czym wyzionął ducha. Ilu z was jest w stanie walczyć? Roderich może potrzebować pomocy. Myślę, że kilku z nas może wyruszyć do Starego Miasta, ale nie możemy tak zostawić tutaj rannych. Nawet nie chcę myśleć o tym, co by się stało, gdyby wdarli się tu wilczy synowie. Potrzebujecie czegoś? Mamy pod dostatkiem broni i mikstur. O ile nie wróci jakiś większy oddział wilczych synów, to powinniśmy dać radę. Znalazłem rekrutów. Polegli, walcząc do samego końca. Cholera, to byli dobrzy strażnicy. Tacy młodzi chłopcy, wymordowani w pień. I dlaczego? Dla chorych marzeń Ulryka? Muszę wyruszać dalej. Uważaj na siebie. Hej. W kwaterach mieszkalnych ukrył się Lennart wraz z kilkoma rannymi strażnikami. W takim razie natychmiast się do nich udam. Mogą potrzebować natychmiastowej pomocy medyka. A co z Roderichem i resztą straży? Polegli? Nie, Lennart powiedział mi, że Roderich wraz z większością strażników wyruszyli bronić Starego Miasta. W takim razie sprawdzę, czy ktoś nie wymaga natychmiastowej interwencji. Zbiorę każdego gotowego dzierżyć broń i dołączymy do Rodericha, by ostatecznie zakończyć to szaleństwo. Może powinieneś wyruszyć ze mną i resztą strażników. Zajmij się rannymi, ja oczyszczę dalszą drogę. Jesteś pewny? Kto wie, ilu ludzi Ulryka czai się po drodze. Spokojnie, poradzę sobie. Tak więc, niech Inos będzie z tobą. Thank you.
my się skądś nie znamy? Marvin, prawda? Całkiem niezły z ciebie chłopiec na posyłki. Jedno muszę ci przyznać, twoja pomoc była nieoceniona w kwestii usprawnienia prochu. Gdyby nie ty, to kto wie, czy udałoby nam się wtedy porządnie wstrząsnąć tym miastem. Jakaż szkoda, że stanąłeś po złej stronie w tym konflikcie. Czemu zaatakowaliście miasto? Tylko udajesz takiego naiwnego? Nie widzisz, co Myrtańczycy zrobili z tą wyspą? Ulryk od lat przygotowywał się do tej chwili. Nadszedł czas, by Archolos powróciło do jego prawowitych właścicieli. Wyspie i królestwu zagrażają orkowie, a wy walczycie między sobą? Właśnie dlatego wyspa powinna być pod zwierzchnictwem Ulryka. To jedyny człowiek, który może obronić nas przed najazdem tych bestii. Morris, Lorenzo i Roderich to banda zapatrzonych w siebie nieudaczników. Myślą o swoich stanowiskach, nie o dobru wyspy. Gdzie jest Ulryk? A co ci przyjdzie z tej informacji? Za moment i tak dołączysz do swoich przyjaciół z miasta. Zaspokoję jednak twoją ciekawość tuż przed śmiercią. Jeśli wszystko przebiega zgodnie z planem, a zapewne tak właśnie jest, to Ulryk właśnie dokonuje egzekucji na Roderichu, gubernatorze i pozostałych zdrajcach tej wyspy. Straciłem już dość czasu na gadanie z tobą. Chłopcy, brać go! Już po tobie, śmieciu. Wynoś się! To moje łupy! Chyba obiję wam te parszywe mordy. Spokojnie, spokojnie! Ja tylko chciałem kilka drobiazgów, żeby zacząć nowe życie. Pozwól nam odejść, błagam! Nie! Wynoś się, przeklęty rabusiu! Nie pozwolę ci splądrować domu mojego pana! Rabusiu? To Volker razem z Ulrykiem napadli na miasto. Volker nigdy by nie zaatakował niewinnych ludzi. To dlaczego jego wszyscy ludzie wyruszyli? Myślisz, że bronią miasta ze strażnikami? Nie udawaj naiwnego. Doskonale wiesz, jakie plany miał lichwiarz. Nawet jeśli jest z tym wszystkim w jakiś sposób powiązany, to musiał mieć do tego powody. W całym mieście nie ma nikogo tak rozsądnego jak on. Od tylu lat stara się, by każdy miał szansę na nowy, lepszy start. Pożycza pieniądze, daje ludziom pracę i dach nad głową. To więcej niż robar kiedykolwiek mógłby dla nich zrobić. Gdzie jest lichwiarz? Nie ma go tutaj. Choćbyś próbował mnie zabić, to nic ze mnie nie wyciągniesz. Lichwiarz zabił mojego brata. Zapłaci mi za to. Próbujecie zrzucić całe zło świata na tego człowieka. Nie oszukasz mnie swoimi kłamstwami. Gadaj, gdzie on jest, a nic ci się nie stanie. Możesz mnie nawet zabić. Nie powiem ani słowa przeciwko mojemu panu. Lichwiarz odpowiada za śmierć dziesiątek ludzi, a ty chcesz go jeszcze bronić? Volker
To najbardziej uczciwa i honorowa osoba, jaka stąpała po tym mieście. Otoczony jest przez was, sępy. Marzy wam się jego majątek. Choć jestem już stary i walczyć nie potrafię, to z uśmiechem na ustach oddam życie za mojego pana. Żyj w swojej obłudzie, starcze. I tak go nie powstrzymasz, nie łudź się. Odejdź, póki jeszcze możesz. Riordan? Ty żyjesz? Nie tak łatwo się mnie pozbyć. Widzę, że moja runa teleportacyjna zadziałała lepiej, niż się spodziewałem. Volker, zabiłeś go? Niestety nie, ale zamierzam to zmienić. Jest w Starym Mieście. Możesz mi wytłumaczyć, co tu się dzieje? Kiedy próbowałem dostać się do klasztoru, zobaczyłem płonące miasto. Ulryk wraz z lichwiarzem chcą obalić rządy Myrtańczyków i zagarnąć całą władzę dla siebie. Ulryk i Volker współpracują? Jest jeszcze gorzej niż sądziłem. Musimy odnaleźć Rodericha. Tylko on będzie wiedział, jak odeprzeć atak tych szaleńców. Jeśli Volker wygra, nawet nie chcę myśleć, co się stanie z tym miastem. I z nami. Roderich i garstka jego ludzi broni się w Starym Mieście. To właśnie tam nasi wrogowie skierowali większość swoich sił. Co stało się pod Vardal? W jednym momencie chcieli nas zabić, a w następnym byłem w klasztorze. Kiedy wilczy synowie skakali nam do gardeł, użyłem runy i próbowałem teleportować nas obu. Myślałem, że runy mogą przenosić tylko jedną osobę. Przekonałem się o tym na własnej skórze. Powiedzmy, że zaklęcie nie zadziałało tak, jak tego oczekiwałem. Najważniejsze, że udało mi się im wyśliznąć. Gdzie są pozostali magowie? Pozostali? Zapewne dalej siedzą w klasztorze i próbują wymodlić pokój na wyspie. Zapomniałeś już, co powiedział ci Przeor, kiedy widzieliście się z nim ostatnio? Przeor jest teraz ciężko chory. Władzę w klasztorze przejął Nodger. Kiedy zobaczył, co się dzieje, podjął decyzję o interwencji. Obiecał zebrać wszystkich magów i przybyć do miasta najszybciej, jak będzie to możliwe. A ty w międzyczasie postanowiłeś dorwać lichwiarza? Zbyt długo czekałem na pomoc. Wreszcie wziąłem sprawy w swoje ręce. Spokojnie, nie oceniam cię. A Danos mi świadkiem, że sam na twoim miejscu zrobiłbym to samo. Nie ma czasu do stracenia. Marwinie,
Zanim ruszymy, muszę zapytać cię o jedną rzecz. Jeśli przyjdzie ci decydować, ratunek miasta czy osobista zemsta, to co wybierzesz? Sam nie wiem. W chwili próby Adano z pewnością obdarzy cię łaską swej mądrości. Dobrze, ruszajmy. Kto by pomyślał? Widzę, że jesteś wszędzie, gdzie nieszczęście i zniszczenia. Czy to wszystko to twój kolejny spisek? O czym ty mówisz? To, co się stało na widnicy mojego ojca, to twoja wina. To ty nastawiałeś mnie i mojego brata przeciwko sobie. Przyszedłem tutaj odzyskać część dóbr, które winnica straciła przez intrygi miejskich. Ale skoro już tu jesteś, to ty także za to wszystko zapłacisz. O czym ten nieszczęśnik mówił? Popełniłem błąd, mieszając się w sprawy tej winnicy. Myślałem, że pomagam zażegnać konflikt, ale tylko pogorszyłem sprawy. Czasami trudno zrozumieć wolę Adanosa. Czy prawdziwa równowaga polega na staniu bezczynnie, by nie zachwiać aktualnego stanu? A może ingerencja, by przywrócić równowagę, jest dobra, nawet jeśli nie odnieśliśmy zamierzonego sukcesu? Jak widzisz, nawet sami magowie z klasztoru nie są tego pewni. Nie możemy jednak tracić teraz czasu. W tym momencie toczy się walka o losy całego Archolos. Moment, czy my się aby nie znamy? Zdradziłeś miasto. Zasługujesz na śmierć. Ja będę twoim katem. Poczekaj, proszę. To niemożliwe. Nawet on po stronie Urlika. Wiesz, kogo właśnie zabiłeś? Ramzej nie pozostawił mi wyboru. Masz rację, Marwinie. Trudno mi w to uwierzyć, ale Ramzej zdradził nas wszystkich. Nie mamy ani chwili do stracenia. Sytuacja jest tragiczna. Dzięki za pomoc. Ci cholerni zdrajcy dali nam nieźle popalić. Co tu się stało? Ruszyliśmy pomóc w obronie bramy głównej, gdy Ramzej wyskoczył ze swoimi ludźmi i nas całkowicie odciął. Gdyby nie wy, byłoby już po nas. Musimy ruszać dalej. Dasz sobie radę? Tak. Muszę tylko opatrzyć swoje rany. Thank you.
Teraz mnie wkurzyłeś. Ale brutal. Teraz się załatwię. Doigrałeś się! Doigrałeś się! Doigrałeś się! Pożałujesz tego! Moment, czy mi... To niemożliwe. Przeklęte dranie. Nie cofną się przed niczym. Zapłacą mi za to. Jest i kat niewinnych. Którego biedaka chcesz tym razem skazać na śmierć? Dzięki mnie wyszedłeś z więzienia. Ale pod topór trafił inny niewinny. Handlujesz życiem za życie. Brzydzę się takimi jak ty, równie mocno co tymi bogaczami. Choć raz się nie wtrącaj, a unikniemy rozlewu krwi. Przedarłem się przez całe płonące miasto, zabijając zarówno wilczych synów, jak i ludzi lichwiarza. Myślisz, że ty i twoi koledzy jesteście jakimkolwiek zagrożeniem? Zostaw tych ludzi i się stąd wynoś. Nie ma tu miejsca dla takich jak ty. To śmierdzące miasto rzeczywiście nie jest miejscem dla mnie. Chłopcy, zbieramy się. Niech sami walczą o te zgliszcza. Cholera, trzeba uciekać! Trudne czasy wyciągają na wierzch naszą najgorszą naturę. Podjąłeś słuszną decyzję. Wygląda na to, że straż jeszcze się broni. Nigdzie nie widzę Ulrika ani Rodericha. To bez znaczenia. Musimy pomóc naszym. Masz rację. Nie możemy zostawić ich na pastwę wilczych synów. Miejmy tylko nadzieję, że Adanos się nad nami zlituje i Notger dotrze tu na czas. Nigdzie nie widzę Ulryka ani lichwiarza. Coraz więcej.
Marvin. Tu rozjemca. Ulrik musi być w środku. Czego tu nie znajdę. Pokonaliście mnie. Dokończcie robotę. Pozwólcie mi umrzeć jak wojownikowi. Wojownik? Jesteś tchórzem i zdrajcą. Podstępem zaatakowałeś miasto, gdy w każdym momencie mogą nadciągnąć wojska orków. Z twojej winy zginęły dzisiaj setki niewinnych ludzi. Pomyślałeś o tym? Pomyślałeś o tych wszystkich obywatelach i strażnikach, dla których ta wyspa jest domem? Chciałem, by wyspa wróciła do jej prawowitych właścicieli. Mam ci przypomnieć, w jaki sposób Myrtańczycy nam ją odebrali? Wykorzystałem okazję. Postawiłem wszystko na jedną kartę i przegrałem. Rozjemca zadecydował i sprawiedliwości stało się zadość. Krzywdy wyrządzone wilczym synom zostały pomszczone. Też doznaliście uczucia, jak to jest, gdy wasz ukochany dom stoi w płomieniach. Nawet jeśli miał to być tylko ten krótki moment, to na zawsze pozostanie on w waszych sercach. Już na zawsze straciliście swoje poczucie bezpieczeństwa. Wiem, że chcesz to zrobić, Roderich. Wykończ mnie. Możesz wydać na mnie wyrok tu i teraz, ale to historia ostatecznie mnie osądzi. Gdzie jest lichwiarz? Powiedział, że ma kilku dawnych przyjaciół do odwiedzenia w Starym Mieście. Podejrzewam, że wszyscy są już teraz zimni. Jeśli zdążył się dowiedzieć, że przegraliśmy, to i tak już go nie znajdziecie. Ten zdradziecki sęp pewnie już szuka jakiejś nowej padliny, żeby wylizać się z tej historii. Co tu się stało? Czemu wszyscy są zamrożeni? To wszystko za pomocą rozjemcy. To jego moc zmieniła ich wszystkich w bryły lodu. Nie będę kłamał, że tego żałuję. Wyspa będzie bez nich lepszym miejscem. Nie chcę cię martwić, ale ten miecz nie jest rozjemcą. Jak to? Przecież go dzierżyłem, podczas gdy inni nie mogli. Rozejrzyj się dookoła, to wszystko jego zasługa. Miecz jest stary i magiczny, ale nie ma żadnego związku z Adanosem. Naprawdę myślałeś, że Bóg Równowagi i Sprawiedliwości może być symbolizowany ostrzem? Więc co jest artefaktem? Nie wiadomo. Może nawet nigdy nie istniał. A może uważano go za zwykłą starą wagę pozostawioną przez antyczną cywilizację. Ważne jest to, że ty ani twój miecz nie macie żadnego prawa do decydowania o sprawiedliwości. Co z portem? Dlaczego go podpaliliście? Co wam zrobili najbiedniejsi ludzie w mieście? Czy oni też są dla was Myrtańczykami? Pożar był jedynie odwróceniem uwagi. Chcieliśmy odciągnąć straż i magów wody od miejsca głównego uderzenia. Przy okazji odcięcie całego portu pozwoliło nam ocalić tych wszystkich niewinnych, których tak długo wyzyskiwaliście. To także dla nich wyzwalałem to miasto. Nie jestem tak bezdusznym potworem, jakbyście chcieli. Dlaczego zaatakowałeś miasto? Wilcze Leże ci nie wystarczało? Miałeś tam wszystko. Też nie jesteś stąd, Marvin. Gdzie jest twój dom? Czy zajęli gorkowie? A może po prostu nie mogłeś tam dłużej być? Pomyśl, jak ja się czułem, patrząc na dom moich przodków, pod władzą tych służalców Robara. Każdego dnia marzyłem tylko o tym, by przywrócić mojemu rodowi dawną chwałę. Twoi przodkowie sami zgodzili się na ten rozejm. Dostaliście autonomię, własną twierdzę oraz pozwolenie na wydobywanie kruszców. Wszystko to było niczym życie w klatce i żywienie się jedynie ochłapami wyrzucanymi do miski. Gdybyś miał choć za grosz rozumu, to wiedziałbyś, że wilk prędzej czy później będzie chciał wolności. Co z tego wszystkiego miał lichwiarz? Dlaczego ci pomógł?
Widziałeś mury tego miasta? Gdybym musiał je forsować, straciłbym przynajmniej połowę ludzi. Dlatego potrzebowałem kogoś z wewnątrz, kto ułatwiłby nam dostanie się do środka. Wystarczyło obiecać mu trochę srebra i ciepłą posadkę w Nowym Archolos. Przeklęty Volker od samego początku oszukiwał nas wszystkich. A my jak skończeni idioci szukaliśmy jego niedoszłego mordercy. To też pewnie było częścią planu. Tutaj pewnie Marvin miałby więcej do powiedzenia, ale nie. To nie było częścią planu, a przynajmniej mnie nic o tym nie wiadomo. Za próbę zamachu odpowiadał tak zwany wodny krąg. To długa historia, nie czas teraz na nią. Dokończcie swoje sprawy, ja ruszam za lichwiarzem. Co tu się stało? Ci wszyscy... Zamrożeni ludzie! Ulryku! Czemu to uczyniłeś? A ja miałem cię przez tyle lat za wiernego wyznawcę Adanosa! Zhańbiłeś siebie i swój ród! A więc to tak udało wam się pokonać moich ludzi. Sprytnie. Nie spodziewałem się, że Przeor wypuścił was z tej skały. Przykro mi, jeśli cię zawiodłem, Notgerze. To właśnie sprawiedliwość, o której mówił Adanos, była moim głównym celem. Wygląda na to, że stoi mocniej po stronie swoich mędrców w niebieskich szatach, niż tych faktycznie pokrzywdzonych i ciemiężonych przez lata. Zamknij się wreszcie. Dopuściłeś się zamachu stanu dla własnych korzyści i ambicji. Nie próbuj tego usprawiedliwiać. Notgerze, czy będziesz w stanie im pomóc? Mówię to z bólem serca, ale nie mogę nic dla nich zrobić. Musi być jakiś sposób, by ich rozmrozić. Rozmrożenie nie będzie stanowić problemu. Rzecz w tym, że już nie ma ich wśród nas. Wszyscy nie żyją. Cholera. Zabiłbym cię jeszcze tu i teraz, ale nie zniżę się do twojego poziomu. Popłyniesz prosto do Górniczej Doliny i będziesz kopał rudę tak długo, dopóki każdy paladyn w Myrtanie nie będzie miał wspaniałego, magicznego oręża. Sam przyczynisz się do wzmocnienia władzy Robara i zdechniesz, odpracowując swój dług wobec królestwa. My tu dyskutujemy, a lichwiarz ucieka. Roześlę swoich ludzi na poszukiwania. Masz jakieś pomysły, dokąd mógł się udać? Chyba nie pozostaje nam nic innego, jak przetrząsnąć Stare Miasto. Może dalej gdzieś tutaj jest. Jeśli będzie miał ze sobą najemników, to wróć po wsparcie. Nie próbuj go zatrzymywać w pojedynkę. Miejmy nadzieję, że jeszcze nie udało mu się uciec zbyt daleko. Jeśli będzie stawiał opór, mogę nie mieć wyboru. Lichwiarz ma tu dotrzeć żywy. Koniec dyskusji. Tyle cierpienia i zniszczeń. Może gdybyśmy nie wyruszyli do Wolfzake, to nic z tego by się nie wydarzyło. Może masz rację? Daliśmy Ulrykowi broń, dzięki której uwierzył w legendy o swoim przeznaczeniu. Te same legendy, które zgubiły Kessela. Najważniejsze, że miasto w końcu jest bezpieczne. Nie będzie bezpieczne tak długo, jak przebywa tu lichwiarz. Pewnie już zdążył zaszyć się w jakiejś norze, gdy tylko zauważył, że przegrywa. Mówicie o Volkerze? W trakcie bitwy widziałem, jak ten zdrajca uciekał w stronę kanałów. O, tam! To na pewno był on? Moja rodzina wylądowała przez niego na bruku, podczas gdy ja byłem na froncie. Nigdy nie zapomnę tej parszywej gęby. O, cholera, mocno mnie dziabnęli. Ruszaj za lichwiarzem, ja zajmę się rannymi. Powodzenia, Marvin, i niech Adanos będzie z tobą. Thank you.
pomyślał, że tak długo będziesz unikał własnej śmierci. Uparty z ciebie typ. Trzeba ci to przyznać. To ty nasłałaś na mnie tych ludzi w Wilczym Leżu. Musisz mnie zrozumieć. To nic osobistego. Wokół całej tej sprawy zaczęło robić się zbyt gorąco. Nie chciałam, żeby to wszystko obróciło się przeciwko mnie. Chyba już wszystko rozumiem. To ty byłaś tym chudzielcem podczas porwania Jorna. Bałaś się, że spróbuję się zemścić, gdy dowiem się, że brałaś udział w porwaniu mojego brata. Widzę, że podchody już za nami. Ile ci zajęłoby do tego dojść, gdy domyśliłam się, że ten Wysol to twój brat? Stwierdziłam, że bezpieczniej będzie się ciebie pozbyć. Masz więcej szczęścia niż rozumu, chłopcze. Ale tutaj już tak łatwo się nie wywiniesz. Gdzie się podziewałaś przez cały ten czas? Robiłam wszystko, by uciec od tego człowieka. Nawet jeśli sprowadzało się to do bycia bardzo blisko niego. Myślałam, że już nigdy się od niego nie uwolnię. Ale w końcu jest okazja. Mogę zakończyć to raz na zawsze. Zemścić się za to, w co zamienił moje życie. Za wszystko, co mi zrobił. Co takiego ci zrobił? Wydawało mi się, że po prostu dla niego pracujesz. Myślisz, że chciałam takiego życia? Oszustwa, kradzieże, morderstwa, zadawanie się z tymi wszystkimi typami pokroju Bradlocka. Jednocześnie nimi gardziłam i się ich brzydziłam. Zabiłem Bradlocka. Ty? Bradlocka? Muszę przyznać, że mnie zaskoczyłeś. Teraz przynajmniej wiemy, że nawet najwierniejszy kundel nie pomoże lichwiarzowi. Wiesz, gdzie jest lichwiarz? Trochę go już znam. Pewnie myśli, jakby dostać się do portu i uciec z tej przeklętej wyspy. To ty zabiłaś jego ludzi? Nie chciałam, żeby ktokolwiek przeszkadzał mi w ostatniej rozmowie z szefem. Lichwiarz jest całkowicie sam, bez żadnej ochrony. Przyczyniłaś się do śmierci Jorna. Musisz za to zapłacić. Jesteś tak samo winna śmierci mojego brata jak lichwiarz. Zaprowadziłaś niewinnego i rannego człowieka na pewną śmierć. A później jeszcze wykorzystywałaś mnie do własnych celów. Gdy przestałem być potrzebny, próbowałaś mnie zabić. Zdechniesz w tych kanałach, tak samo jak twój szef. Dawaj, pokaż, czy jesteś twardszy niż twój braciszek. Płacić swój dług, Volker. Myślisz, że pamiętam każdego głupca, który uważa, że jestem mu coś winien? Nie rób ze mnie idioty, Volker. Nasłałeś na mnie swoich ludzi, by mnie zabili. Na twoje nieszczęście zatrudniasz bardzo niewykwalifikowanych zbirów. No tak. Jesteś jednym z chłopców na posyłki Lorenzo, który dał się wciągnąć w gierki Kessela. Już zacząłem nawet myśleć, że na coś się przydasz, gdy szukałeś mojego niedoszłego mordercy. Tak czy inaczej, ten idiota Jon gryzie piach z twoją pomocą czy bez niej. Muszę przyznać, że interwencja magów wody była niespodziewana. Miasto było już praktycznie nasze.
Ale ci przeklęci, fanatyczni starcy oczywiście musieli się wtrącić. A jak tam zdrówko Kessela? Nie widziałem go wśród twoich kolegów. Czyżby jakiś wypadek przy pracy? Słyszałem, że organizujecie jakąś wyprawę do ruin. Ulrik obiecał, że się tym zajmie, ale sądząc po twojej obecności, coś w jego planie nie wypaliło. Kessel został w ruinach. Nie martw się, zemszczę się w imieniu jego i całego Wodnego Kręgu. Tej bandy głupców, której wesprzeć nie chcieli nawet sami magowie wody? Co oni wiedzieli o sprawiedliwości? Byli mścicielami, którzy sami chcieli wyznaczać sprawiedliwość. Ta szaleńcza próba zamachu pokazała ich prawdziwe oblicze. Chcieli mnie zamordować z zaskoczenia, bez procesu, na oczach dziesiątek ludzi. Ilu ludzi zginęło samego dzisiejszego dnia przez twoją szaleńczą próbę zdobycia władzy dla siebie? Władzę? Chłopcze, naprawdę myślisz, że chodziło mi o władzę? Chodziło o zmiany. Królestwo Myrdany upada. Jeśli się od niego nie odetniemy, to pójdziemy na dno razem z nim. Trzeba być głupcem, żeby tego nie widzieć. Wysyłamy naszych chłopców, nasze surowce i broń, by wspierać króla, który nie ma za grosz rozumu. Pokłada zbyt wielką nadzieję w magach i rudzie, a nie w taktyce i prawdziwym wojsku. Jedyna szansa na przetrwanie tego sztormu to samodzielność. Dlaczego ci tak zależy na Archolos? Myślałem, że gardzisz mieszkańcami tego miasta. Gardzę wszystkimi grubasami na stanowiskach, którzy żerują na prawdziwych mieszkańcach tego miasta. Zależy mi na tych, którzy uczciwie pracują, by te darmozjady miały co jeść. Na tych, którzy płyną, by umierać w obcym kraju, bo tak zdecydował jakiś król. To oni zasługują na lepsze jutro. I dlatego podpaliłeś port? Magazyn miał tylko odwrócić uwagę straży i magów wody z pobliskiej kaplicy. Ludzie w porcie są bezpieczni. Myślisz, że po co zamknęliśmy wrota do tamtych dzielnic? Chciałem upewnić się, że zmiana przebiegnie gładko, bez jakichkolwiek niepotrzebnych ofiar. Więc śmiesz twierdzić, że zrobiłeś to wszystko, by ratować wyspę? Wiem, że sam to doskonale rozumiesz. Czasami przetrwanie zmusza nas do rzeczy okrutnych, ale koniecznych. Nie okradłeś nigdy jakiegoś biedaka, bo uznałeś, że ten chleb tobie jest bardziej potrzebny? A może zabiłeś kogoś, kogo nawet nie znałeś, tylko dlatego, że ktoś inny oferował za to kilka złotych monet. Co ty możesz o mnie wiedzieć? Wiem tyle, że jesteś oportunistą, który zrobi wszystko, by przetrwać i osiągnąć swój cel. Dlaczego sojusz z Ulrykiem? Nietypowy sojusz, ale niezwykle korzystny. Obaj mieliśmy dokładnie ten sam cel. Chcieliśmy się pozbyć Myrdańczyków. Raczej nie planowałem z nim dłuższej znajomości, jeśli wiesz, co mam na myśli. Mając pod sobą władzę miasta, gildię kupiecką oraz moich ludzi, wyeliminowanie tego głupca żyjącego przeszłością i legendami stanowiłoby tylko kwestię czasu. Dlaczego wymordowaliście magów ognia?
Jeśli mam być szczery, to był plan Ulryka. Wyjątkowo nie cierpię wyznawców Gnosa. Z drugiej strony, dobry zwolennik króla to martwy zwolennik króla. Nie było dla nich miejsca na nowym Archolos. Wszyscy magowie mają się za lepszych i ważniejszych od nas, zwykłych ludzi. Posiadają ogromną moc, ale są nieobliczalnymi fanatykami. Kto by pomyślał, że to właśnie oni odmienią losy dzisiejszej bitwy? Pomimo, że ostatnie kilka lat nie wysuwali stopy poza swój klasztor i pozwolili na wymordowanie całego wodnego kręgu. Nie mam zamiaru dłużej słuchać twoich bzdur. Odpowiesz za śmierć mojego brata. Brata? Jakiego znowu brata? Ty naprawdę nawet go nie pamiętasz? W takim razie pozwól, że ci trochę odświeżę pamięć. Taki młody i silny chłopak. Nie sądzisz, że ta walka byłaby trochę niesprawiedliwa? W końcu jestem tylko schorowanym i zatroskanym o nasze miasto starcem. Mam pewien pomysł, by trochę wyrównać nasze szanse. Tu z tobą zrobić? Niczego tu nie znajdę. Nie ma czego plądrować. Nie musisz tego robić. Możemy się jeszcze jakoś dogadać. Mam złoto. Mnóstwo złota. Dostaniesz wszystko. To za mojego brata, ty parszywy śmieciu. Bitwa o miasto została wygrana, a Ulryk i Volker powstrzymani. Większość najemników lichwiarza rozpierzchła się po różnych częściach wyspy, a osamotnieni wilczy synowie ruszyli ostatnim szaleńczym szturmem na ratusz, by odbić swojego przywódcę. Ich atak został jednak odparty przez magów wody. Miasto w końcu było bezpieczne, a jego mieszkańcy mogli się skupić na leczeniu ran i odbudowywaniu wszystkiego, co zostało zniszczone. Trwało to wiele tygodni, ale wkrótce Archolos zaczęło wracać do swej dawnej chwały.
Nic jednak nie mogło przywrócić życia mojemu bratu. Już zawsze będzie tylko jedną z setek ofiar szaleńczych knowań Volkera. Kilka dni po bitwie udało mi się zorganizować symboliczny pochówek. Ceremonia odbyła się w kościele Magów Ognia, a sam nagrobek umieściłem w dodatkowej, zewnętrznej części cmentarza, przeznaczonej dla wszystkich poległych podczas walki o miasto. Ulryka wraz z nielicznymi pozostałymi przy życiu wilczymi synami zakuto w kajdany i zesłano do Górniczej Doliny, gdzie mają spędzić resztę swoich dni wydobywając rudę dla króla. W ramach podziękowania za pomoc w uratowaniu miasta i w celu ochrony tego starożytnego artefaktu, rozjemca został przekazany magom wody, którzy ukryli go w najgłębszych podziemiach klasztoru. Volker nie żyje. Nie znalazł się nikt, kto zechciałby zejść do kanałów po jego zwłoki. Gromadzona latami fortuna lichwiarza rozpłynęła się w chaosie, który nastąpił po bitwie o miasto. Mnie również wpadła w ręce część tych bogactw. Zabrałem jego miecz, by nigdy nie zapomnieć o krzywdach, jakie wyrządził mnie i miastu. Wraz z wymordowaniem Rady Miasta przez Ulryka, Roderich został jedyną osobą na Archolos z władzą nadaną bezpośrednio przez króla, a tym samym najważniejszym człowiekiem na całej wyspie. Lorenzo nie przyjął oferty Volkera i do końca był wierny miastu. Niestety, zapłacił za to własnym życiem. Po jego śmierci gildia zaczęła bardzo szybko tracić na znaczeniu, a wewnętrzne konflikty doprowadziły do jej podzielenia na mniejsze organizacje handlowe. Karamonowi nie było pisane spotkać się ze swoim bratem. Gwardzista wrócił na kontynent po krótkiej modlitwie nad grobem Karamona, którą odmówił trzymając w dłoni jednego z drewnianych ścierwojadów, należących kiedyś do jego brata. W mieście brakowało wszystkiego, od żywności, przez opatrunki, aż po wywary lecznicze. Z tej okazji na łatwy zarobek chętnie korzystali przemytnicy, doprowadzając do bankructwa wielu obywateli miasta. W ramach nagrody za wieloletnią służbę Silbach zostało przekazane Albynowi, dzięki jego umiejętnemu zarządzaniu pozwalającemu na wykorzystanie farm i zapasów należących do wioski w okresie ogromnego zapotrzebowania na jedzenie w odbudowującym się mieście. Silbach wkroczyło w erę wielkiego dobrobytu. Mieszkańcy Silbach w końcu mogą spać spokojnie, a historia o bestii bardzo szybko stała się jedynie lokalną legendą. Z powodu śmierci ostatniego dziedzica, winnica należąca do Valerio została przejęta przez miasto. Uprawy winogron zniszczono, a na ich miejscu zasadzono zboże, by pomóc wyżywić wygłodniałe Archolos. Gdy tylko mieszkańcy przystani Łotrów dowiedzieli się o ataku na miasto, opuścili wyspę niczym szczury uciekające z tonącego okrętu. Przeor Regen zmarł tej samej nocy, gdy trwała bitwa o miasto. Na jego miejsce wybrano Notgera, okrzykniętego przez wszystkich wybawicielem miasta. Złagodził on wcześniejsze postanowienia Regena dotyczące ingerencji magów w sprawy wyspy, ale jednocześnie obiecał polityczną neutralność. Riordiana wysłano do Vengardu. Miał tam pracować jako jeden z nadwornych alchemików i wspomagać pracę innych magów przy jakimś tajemniczym projekcie. Bez swoich hersztów orkowie nie byli w stanie przypuścić ataku na miasto w dogodnym dla siebie momencie. Zaciekły opór, którego doświadczyli na Archolos, ostatecznie zmusił ich do odwrotu i przeniesienia swoich sił na inne wyspy. Anna została w mieście i po wszystkim, czego doświadczyła, zdecydowała się poświęcić resztę swoich dni opiece nad chorymi oraz potrzebującymi. Ezekiel stał się najważniejszym handlarzem w całym Silbach i okolicy. Jego stragan każdego dnia odwiedzają tłumy ludzi, kupujących najróżniejsze towary. Kazim miał sporo szczęścia, gdyż udało mu się uciec z wyspy jeszcze przed bitwą o miasto.
Niestety nie udało mi się ustalić, co się stało z pozostałymi towarzyszami z okrętu, który nas tu sprowadził. Mimo iż Kurt po części przyczynił się do zaginięcia Jorna, to zawsze miał dobre intencje i starał się mi pomóc jak tylko mógł. Lichwiarz go zmanipulował, tak samo jak mnie. Urządziłem więc wujowi pogrzeb w Silbach, tam gdzie przeżył większość swojego życia. Nie dość, że porwała mojego brata i nasłała na mnie morderców, to jeszcze myślała, że to jej się należy zemsta na lichwiarzu? Ivy nie była nikim więcej niż egoistyczną morderczynią i oszustką. Na szczęście nie wyrządzi już więcej zła. Wraz ze śmiercią Bodowina skończyły się szaleńcze eksperymenty na florze, faunie, a także mieszkańcach Archolos. Ludzie Volkera nie zdołali całkowicie zniszczyć mojego domu i po kilku tygodniach mogłem znowu cieszyć się życiem w swoich własnych, pięknych czterech ścianach. Mój pies bronił domu do ostatniej kropli krwi. Mimo iż przyszło nam się znać bardzo krótko, to cieszę się, że mogłem mieć takiego wiernego przyjaciela. Roderich i Riordian postanowili wykorzystać zamieszanie wśród wilczych synów i natychmiast ruszyć szturmem na wilcze leże. Dzięki elementowi zaskoczenia udało im się błyskawicznie zająć całą twierdzę i odbić przetrzymywanych tam członków wyprawy do Vardal. Wilcze leże zostało zdobyte przez wojska królewskie, a następnie urządzono w nim siedzibę zakonu paladynów. Od tej pory szkoli się tam młodych wojowników Innosa przed ich wyruszeniem na front wojny z orkami. Zamknięcie w przeklętej twierdzy odmieniło życie wszystkich członków ekspedycji. Ci, którzy wyszli z Vardal, nie byli już sobą. Najgorzej zniósł to Stone, mimo iż początkowo nie dawał tego po sobie poznać. Popadł w alkoholizm i któregoś razu po prostu roztrzaskał młotem kowalskim czyjąś czaszkę w karczmie, wykrzykując przy tym, że ten człowiek to przeklęty szkielet. Wraz z Riordianem postawiliśmy w pobliżu mostu do twierdzy symboliczną mogiłę, upamiętniającą wszystkich, którzy polegli w środku. Znalezione w środku złoto oraz kosztowności wystarczyłyby zapewnić godziwe wynagrodzenie tym, którzy przeżyli, a także zadośćuczynić rodzinom tych, którym się to nie udało. Kessel nigdy nie opuścił podziemi Vardal. Zniknięcie Kessela sprawiło, że pozostałem jedynym żyjącym człowiekiem wodnego kręgu na wyspie. Mając w głowie wszystko to, do czego doszło w ciągu ostatnich miesięcy, postanowiłem porzucić tę drogę. Niech teraz inni walczą o ład na wyspie. Gdy my tkwiliśmy pod ziemią, Grayson opuścił wyspę wraz ze swoimi gwardzistami, zabierając ze sobą także zgromadzone podatki. Pożegnał się ze swoim stanowiskiem zaraz po dotarciu do Vengardu. Król i szlachta uznali go za winnego uchybień, przez które nie wykryto planowanego buntu na Archolos. Podobno jeszcze przed wyruszeniem na kontynent próbował mnie odnaleźć, by zgodnie z obietnicą zabrać mnie ze sobą. A co ze mną? Po bitwie o miasto mieszkałem na Archolos jeszcze przez kilka miesięcy. Niestety, coraz więcej osób widziało we mnie zagrożenie dla swoich planów umocnienia własnej władzy na Archolos. Ani się obejrzałem, a stałem w ratuszu. Zostałem oskarżony o kolaborację z Ulrykiem i Volkerem. W końcu pracowałem dla nich przed atakiem na miasto. Jakkolwiek bezpodstawne były te oskarżenia, nowe przepisy mówiły wyraźnie. Każdy współpracownik Wilczych Synów i Lichwiarza, który sam nie wydał się w ręce władz, ma zostać skazany. Roderich nie miał wyboru. Będąc pod presją rosnących w siłę miejskich decydentów, mając przed sobą zmanipulowany motłoch sportu i chcąc zachować porządek w mieście, uznał mnie za winnego.
Riordan był w Vengardzie, zajęty jakimś przedsięwzięciem razem z innymi magami. Nodger miał związane ręce przez swoją obietnicę ograniczenia ingerencji w politykę, a Grayson po utracie stanowiska nic już nie znaczył. Pomimo tego, jak wiele zrobiłem dla mieszkańców Archolos, nie miałem do kogo udać się po pomoc. Stałem sam naprzeciwko rozwścieczonych mieszkańców miasta, którzy potrzebowali kolejnego kozła ofiarnego. Jako okoliczność łagodzącą uznano jedynie moje wcześniejsze zasługi dla Archolos, co pozwoliło zamienić karę ze ścięcia na zesłanie do Górniczej Doliny. Zgodnie ze starym zwyczajem, Roderich w geście osobistego szacunku pozwolił mi zachować ostrze, które odebrałem lichwiarzowi. I tak właśnie trafiłem tutaj. No to jesteśmy. Spokojnie, wszystko będzie w porządku.
mnie. Sam i nos wie, jak kruchy.